Euromaster Dytko. Lakiernia, serwis samochodowy, stacja kontroli, opony, Nysa, telefon 40 90 290. Janusz Sanocki na ustach całej Polski. Pierwszy formalny wniosek nyskiego posła i od razu jakby weselej. Nysanin z sejmowej mównicy apeluje, by w piątki Sejm kończył pracę o godzinie 12 i wywołuje tym salwy śmiechu na sali. Jest sobota, 14 listopada. Marcin Niłkowski. Witam i zapraszam na najnowsze wiadomości z regionu. Sanocki apeluje, pracujmy w piątki krócej. W piątek, żeby obrady Sejmu kończyły się w południe o 12. Zabójca z Otmuchowa skazany na 15 lat więzienia. Prokuratura zapowiada apelację. Wspólnie zaczęli spożywać alkohol. W czasie libacji doszło pomiędzy nimi do awantury. Tysiące głosów oddanych na budżet obywatelski. A niech to gęś kopnie. Rzecz o przyjaźni i poszukiwaniu sensu dla dzieci i dorosłych. No właśnie o tym jest ten spektakl, o tym, żeby niekoniecznie kierować się uprzedzeniami. Janusz Sanocki, enfant terrible nyskiej polityki, rozpoczął pracę na wiejskiej i od razu mocno zaskoczył. Polityk postulował bowiem z sejmowej mównicy, aby Sejm w piątek kończył pracę w południe. To nie koniec oryginalnych pomysłów Sanockiego. Poseł zamierza także nauczyć kultury politycznej byłą premier Ewę Kopacz. Na razie jednak jemu samemu ciężko przychodzi trudna sztuka kompromisu i nyski poseł znalazł się poza klubem parlamentarnym własnego ugrupowania Kukiz 15. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i od razu zrobiło się wesoło. A to wszystko za sprawą Janusza Sanockiego. Nyski poseł wszedł na mównicę z wnioskiem formalnym, aby w piątki Sejm kończył pracę najpóźniej o godzinie 12. Dla oszczędności naszego czasu prosiłbym, żeby niezależnie od tego, jak długo będziemy obradować we wszystkie dni tygodnia, to w piątek, żeby obrady Sejmu kończyły się w południe o 12, żebyśmy mogli spokojnie dotrzeć do naszych okręgów wyborczych. Mówił zupełnie na serio nyski poseł, wywołując powszechną wesołość na sejmowej sali. To jednak nie koniec oryginalnych pomysłów Sanockiego. Poseł, oburzony wystąpieniem byłej szefowej rządu, ostentacyjnie wyszedł z sali. Prowadzi nas z zachodu na wschód. Jeśli z Europy zaprowadzą nas na swoje urojone nowce, to Platformy Obywatelskiej... I zaprosił Ewę Kopacz na naukę kultury politycznej do Nysy. Dlaczego pan wyszedł? Co to miało oznaczać? Wystąpienie pani premier było wystąpieniem żenującym zupełnie, dlatego że ono nie zachowało powagi Izby, powagi Sejmu. To było zwykłe, drobne złośliwości pod adresem PiS-u. Ja jestem pierwszy raz w Sejmie. Jestem samorządowcem, jestem radnym, byłem radnym Rady Powiatu w Nysie. Pani Kopacz mogłaby się do Nysy przyjechać nauczyć kultury politycznej. Premier Kopacz prawdopodobnie nie przyjedzie do Nysy, by pobierać nauki kultury politycznej pod okiem Janusza Sanockiego, więc może nyska kultura polityczna powinna pojechać wprost do Warszawy. Nie będzie to trudne zadanie, wystarczy bowiem zapakować parę archiwalnych wydań nowin nyskich, najlepiej te numery, w których Sanocki przekonywał, że jego przeciwnicy polityczni powinni odejść. Co prawda nie zabrakło w nich uszczypliwości, pomówień, oskarżeń i obelg, ale ich autor zapewne działał w stanie wyższej konieczności, a nie tak jak pani premier, żeby pomarudzić. Plotki o tym, że Janusz Sanocki miał zostać wicemarszałkiem z ramienia ugrupowania Kukiz 15, okazały się nieprawdziwe. Co więcej, nie został nawet przyjęty do klubu parlamentarnego ugrupowania, z którego startował. Pan Sanocki ma wielkie zasługi w walce na rzecz JOW-ów, ale ma też duże trudności we współpracy z innymi osobami, powiedział dla Nowej Trybuny Opolskiej rzecznik ugrupowania Kukiza Jakub Kulesza. Tak więc Janusz Sanocki w nowym Sejmie jest posłem bezpartyjnym, niezrzeszonym i niezależnym, ale mimo to możemy mieć pewność, że usłyszymy o nim jeszcze nie raz. Zapadł wyrok w sprawie morderstwa, do którego doszło w ubiegłym roku w Otmuchowie. Sprawca, 31-letni Krzysztof K., został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był oskarżony o zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i znieważenie policjantów. Rozprawa odbyła się z wyłączeniem jawności, bez wpuszczania na salę publiczności. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację w tej sprawie.
Przypomnijmy, do morderstwa doszło pod koniec grudnia ubiegłego roku w Otmuchowie. Mieszkaniec Otmuchowa, kilkukrotnie karany prawomocnymi wyrokami przez sąd rejonowy w Nysie, zaprosił do siebie kolegę mieszkającego po przeciwnej stronie ulicy. Wspólnie zaczęli spożywać alkohol. W czasie libacji doszło pomiędzy nimi do awantury. W czasie tej awantury Krzysztof K. zadał swojemu sąsiadowi 34 uderzenia nożem, czym spowodował ciężkie obrażenia ciała, które doprowadziły do zgonu pokrzywdzonego. Mężczyzna wpadł w szał, zaatakował także znajomą, ranił ją w głowę, ale kobiecie udało się uciec. Dosłownie po paru minutach tenże Krzysztof K., działając w zamiarze zabójstwa swojej znajomej, która również tam brała udział w tejże libacji alkoholowej, zadał jej kilka uderzeń w różne części ciała, w tym w okolice szyi i głowy, powodując u niej obrażenia, które naruszyły czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni. Na szczęście obrażenia kobiety okazały się niegroźne. Na miejsce przyjechały dwa patrole policji. Wobec funkcjonariuszy mężczyzna także był agresywny. Krzysztof K. znieważył czterech interweniujących wobec niego policjantów, co skutkowało tym, że oprócz postawienia mu zarzutów spowodowania zabójstwa swojego sąsiada i usiłowania zabójstwa swojej znajomej, przedstawiono mu cztery zarzuty znieważenia tychże czterech policjantów. W trakcie śledztwa biegli stwierdzili, że Krzysztof K. w momencie popełnienia zbrodni był poczytalny. Akt oskarżenia w jego sprawie trafił do sądu jesienią ubiegłego roku. Sąd okręgowy w Opolu po przeprowadzeniu kilku rozpraw w tejże sprawie uznał Krzysztofa K. za winnego spowodowania zabójstwa i za tę zbrodnię wymierzył mu karę pozbawienia wolności w wymiarze 15 lat. Sąd w dalszej kolejności stwierdził, iż zabrakło dowodów pozwalających uznać Krzysztofa K. za winnego usiłowania zabójstwa swojej znajomej i w konsekwencji uznał go winnym spowodowania uszkodzenia jej ciała. Za ten czyn skazał go na karę 1 roku 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jednocześnie uznał winnym znieważenia czterech policjantów będących w służbie i za te czyny wymierzył karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd w tymże wyroku orzekł karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny, a prokuratura już zapowiada apelację w tej sprawie. Po wyroku dokonaliśmy oceny winy oskarżonego, jak również kar jednostkowych i kary łącznej, przez co stwierdziliśmy, że tenże wyrok w części dotyczącej usiłowania zabójstwa znajomej jest niesłuszny i na pewno w tym zakresie będziemy wywodzić od tego wyroku apelację. Prokuratura domagała się dla 31-letniego mieszkańca Otmuchowa kary 25 lat pozbawienia wolności. Wielkim zainteresowaniem mieszkańców gminy cieszyło się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Teraz głosy trzeba policzyć, zweryfikować formalnie i już 7 grudnia dowiemy się, które projekty otrzymają dofinansowanie. Do 10 listopada można było oddawać głosy na jeden z 24 projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. W piątek w Urzędzie Miejskim uroczyście otwarto urnę z głosami. Zainteresowanie, jak się okazało, było ogromne. Teraz głosy będą liczone, weryfikowane pod względem formalnym i już 7 grudnia poznamy oficjalne wyniki. Do podziału w ramach budżetu obywatelskiego gmina Nysa przeznaczyła 600 tysięcy złotych. Nyski Dom Kultury nie zapomina o najmłodszych widzach. W czwartek dzieci mogły obejrzeć spektakl A niech to gęś kopnie. Piękną historię o przyjaźni, która wydaje się niemożliwa, o poszukiwaniu szczęścia i sensu we własnym życiu, które tak naprawdę mogą kryć się wszędzie i pojawić się w każdej chwili. Główną bohaterką przedstawienia jest tytułowa gęś. Zwierzę nie jest zwyczajne, pisze wiersze i ogarnięte jest jak niemalże każdy romantyczny artysta bólem istnienia. W związku z tym nie ma apetytu i nie może spać. Gdy w kurniku pojawia się lis, któremu nie udaje się ukraść tłustej kury, gęś przekonuje go, by wziął właśnie ją. Pech chce, że lis chudej, łykowatej i do tego gadulskiej gęsi zjeść nie chce, a ta z kolei nie zamierza odpuścić. Lis, żeby pozbyć się natrętnej towarzyszki, wybiera się w podróż, która, jak się okaże, zmieni życie obojga bohaterów.
A niech to gęś kopnie. To historia o przyjaźni, która wydaje się niemożliwa. O poszukiwaniu szczęścia i sensu we własnym życiu, który tak naprawdę może kryć się wszędzie, pojawić się w każdej chwili, czasem zupełnie niespodziewanie. No właśnie o tym jest ten spektakl. O tym, żeby niekoniecznie kierować się uprzedzeniami i standardami jakimiś, które nam wkładają do głowy, że białe jest białe, czarne, czarne. Tego głupio mówię, nie? Żeby szukać własnej drogi i odnajdywać na przykład szczęście tam, gdzie go pozornie nie ma. Taka gęś i lis, pozornie niepasujący kompletnie do siebie, a jednak połączyło ich coś więcej jak tylko wspólna droga. Sens można znaleźć w różnych rzeczach. Że czasami nie wiemy, mamy coś pod nosem, o czym nie wiemy, a i można w tym znaleźć sens. A niech to gęś kopnie, naszpikowana jest zabawnymi dialogami i przekornymi zwrotami akcji. Przedstawienie jest również bardzo przyjemne dla oka. A niech to gęś kopnie jest silnie osadzona w tradycji lalkarstwa. A niech to gęś kopnie jest silnie osadzona w tradycji lalkarstwa. Aktorzy oprócz narratora, który relacjonuje na żywo to, co dzieje się w Kurniku, są wyciemnieni i nie pojawiają się na pierwszym planie. Za to na pierwszy plan zostały wysunięte lalki. Drewniane, pieczołowicie przygotowane, ubrane w prześliczne stroje, przypominające te z lat 20., przenoszą widzów do zupełnie innego świata. Zostały wyprodukowane, zrobione w pracowniach naszego teatru. Zaprojektowała je scenografka z Litwy, Julia Skuratowa. Bardzo, bardzo piękne, wypracowane, jeżeli kamera może to pokazać, każdy szczegół lalki jest zrobiony dokładnie. Gęś nie dość, że na przykład ma piękny emblemat tutaj, który też jest tłoczony pod szyją, taką broszę, to jeszcze na przykład ma majtki, ponieważ na sekundkę pokazuje pupę, koronkowe majtki. Wszystko jest zrobione do absolutnie najmniejszego szczegółu. Zresztą pomysł na przykład na to, jak lis ma zrobioną swoją sierść, to wcale nie jest sierść, nie są to włosy, tylko materiał, który został odpowiednio przyklejony do tego lisa, pomarszczony, pomalowany i no z daleka, przede wszystkim z daleka, bo nie wiem jak na zbliżeniu, z daleka widzowie w światłach scenicznych wydaje mi się, że to są włosy, sierść. Trudno się nimi operuje? No trzeba mieć miłość do lalek i troszkę takiego talentu. Dla nas nie, dla nas jest to przyjemność, bo jak my aktorzy, lalkarze dostajemy taką lalkę, to po prostu z przyjemnością ją animujemy. Która postać jest najfajniejsza według was? Moja. Dlaczego? No ja kocham swoją gęś, także już tutaj będę o nią walczyć, ale myślę, że wszystkie postaci są sympatyczne i sprawiają to, że ta wędrówka gęsi jest po prostu ma sens, że to gdzieś tam się po drodze ona odnajduje też siebie i odnajduje ten sens życia, a gęś jest w ogóle kochana. Ale jest to, że dzieci bezbłędnie odczytują przesłanie tego spektaklu. Także z kim by się nie rozmawiało, to dzieci wiedzą, są mądre. A po spektaklu młodych widzów czekała niespodzianka. Aktorzy bowiem zostali na scenie i można było im zadawać każde, nawet najtrudniejsze pytania. To nie w każdym spektaklu powinno mieć miejsce, bo niektóre spektakle zostawiają ze sobą taką aurę, której nie warto, którą nie warto przerywać. Ten spektakl jest no bardziej bezpośredni, lekki, więc możemy, kończąc ukłony, zagadać do widza, poprosić ich o ich refleksję, porozmawiać o technicznych sprawach, ale też o tym, o czym był ten spektakl. I rzeczywiście widzowie bardzo to polubili. I Sprawdza nam się to i oni tak. Oni się czegoś dowiadują, a i my się czegoś dowiadujemy, bo czasami widzowie wyciągają wnioski takie, na które my nie wpadlibyśmy. No raz dzieci zapytały nas, jak zrobiliśmy to, że te lalki mówiły. No to była dla nas największa nagroda. Tak, to znaczy, że tak uwierzyły w ten świat, który widzą, że nie widziały nas aktorów za tymi lalkami, tylko po prostu weszły w świat ten bajkowy, który my im zagraliśmy. Czy my jesteśmy ubrani na czarno, mamy kapelusze nie dla urody, tylko po to, żeby światło świecące z góry nie oświetlało nam, nie rozjaśniało twarzy, czyli my jesteśmy w cieniu, lalki są w świetle, no ale nas widać. Ale jeżeli dziecko, mimo że nas widać, potrafi tak zapytać, to znaczy, że ta magia jest.
Najbardziej lubimy, jak na widowni siedzą i dorośli, i dzieci, dlatego że dzieci odbierają swoją warstwę, która jest jakby dla nich, a dorosły czyta dowcipy, które są, bo tu jest parę dowcipów takich, no, dla dzieci trudnych, natomiast dla dorosłych bardzo, bardzo czytelnych i bawią się na tym spektaklu i dorośli, i dzieci. Wstawię, co wstawisz, prawda? Także tam są takie zbitki nasze językowe, zresztą Marta to bardzo fajnie napisała. No i rzeczywiście to jest ta warstwa dla dorosłych i wtedy i dorośli się bawią, a dzieci biorą tą bajkowość, tą, którą chcą po prostu mieć na spektaklu. Szczęśliwa? No ba! Jacuzzi! Finans polecany są. W wiadomościach powracamy jeszcze na moment do święta 11 listopada i znów zaglądamy do Nyskiego Domu Kultury. Tam bowiem w Dniu Niepodległości odbył się specjalny uroczysty koncert. Na scenie zaprezentowała się młodzież śpiewająca pieśni patriotyczne. Swoje 5 minut mieli także studenci Nyskiego PWSZ. Najwięcej emocji wzbudziło jednak patriotyczne karaoke. Jak świętować? To hucznie. Nysa uroczyście obchodziła święto 11 listopada, a przy okazji tak ważnej i radosnej rocznicy nie mogło zabraknąć i podniosłych uroczystości, i dobrej zabawy. Widzowie zgromadzeni w Nyskim Domu Kultury mogli więc posłuchać zdolnej młodzieży wykonującej pieśni patriotyczne, jak też rozkoszować się jazzowymi impresjami, a wszystko zwieńczyło patriotyczne karaoke. Jestem usatysfakcjonowany ogólnie, no super, no. Czy takie wspólne śpiewanie ma sens? Oczywiście, że tak. To jest, no, powrót patriotyzmu. Akcent taki, no, podbudowuje człowieka, oddaje optymizm. Moc wrażeń pozytywnych, patriotycznych. Zresztą najlepszy dowód na to, że się fantastycznie czułem. 2 tygodnie temu kolano wymieniłem, a dzisiaj tu jestem. Śpiewał pan? Z całą salą. Jak pan w ogóle obchodzi 11 listopada? Pierwsza rzecz to wspominam tych, dzięki którym mamy niepodległość. Flagę wywieszam, w kościele jestem na mszy. Z dziećmi rozmawiam, co to za dzień. Wnuczkom wspominam i wyjaśniam, o co to chodzi, bo nie bardzo wiedzą. No i jeżeli są takie uroczystości jak ta dzisiejsza, to uczestniczę. Widzowie się tego nie spodziewali. Fajna sprawa. Ja osobiście bardzo kiepsko śpiewam, ale się też przyłączyłam po cichutku. Nie rzucił ziemi, skąd nasz ród, nie daje poczęść wody. Polski my naród, polski lud, królewski szepiat stowy. Nie damy, by nas gremił róg, daj nam za pomoc Bóg. Daj nam za pomoc.
super impreza, bardzo dobra organizacja, super występ. Śpiewaliście państwo? Śpiewałem, aczkolwiek nie do mikrofonu, głośno śpiewałem po prostu pod nosem. Córeczka występowała, także super, bardzo mi się podobało. Jak ci się podobało impreza? Gdzie? No impreza, jak się podobała? Super. Śpiewał pan dzisiaj na tym... Ach, proszę pana, widzi pan, że zachrypłem. Tylko jednym szkopą, że nie mogłem re wyciągnąć, bo wysokiej oktawy. Aczkolwiek jestem też trochę muzykalny. I cała rodzina jest nasza muzykalna. W ten sposób również okazujemy swoją wolność, swoje przywiązanie do Polski, do ojczyzny, więc takie spotkania są wiążące, są nobilitujące do dalszego działania, także dla mnie było to przeżycie. Pierwszy raz, mówiąc szczerze, uczestniczyłem w takim spotkaniu i wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych, natomiast nasuwa mi się taka myśl, że warto i trzeba uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniach, jednocześnie uświadamiać sobie to, co jest dla Polaka, dla człowieka ważne. Wolność i niepodległość. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższą środę, 18 listopada. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.